Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest pokaz tego, nad czym pracuję w chwili obecnej. Pomiędzy segregowaniem gier na Recalboxa zająłem się DC64 Mini. Pokażę wam tutaj... System Information. Jest tutaj wersja niby wgrana G1611, a prawdę mówiąc jest wgrana moja wersja, tak? Czyli widzicie już na dzień dobry, że są inne gierki niż w zestawie. Sobie troszkę przesunę mikrofon, będzie mi wygodniej. Okay. No więc tak, mamy Afterburner, niby od Segi, Airwolfa, dwie części Obcego, trzy części Archon, dwie części Arni, dwie części, trzy części Powrotu do Przyszłości, dwie części Barbara i Anna, z czego to są od dwóch różnych chyba dostawców, o ile się nie mylę. Mamy dwie części Batmana, mamy Battle Chessa, mamy Beverly Hills. W sumie ja wiem, że ta gra jest bardzo zła, ale to większość tutaj takich gier, na przykład Powrót do Przyszłości tak samo, czy tam Batmany, niekoniecznie są dobre, ale postanowiłem je dodać ze względu na sentyment, bo kiedyś to człowiek się jarał tym, że ma się grę na podstawie filmu. Tutaj mamy Bomberland, to jest nowa gra na podstawie Bombermana, czy tam Dyna Blaster z 2013 roku, bardzo fajnie działa. Bonanza Bros, Boulder Dash, Bruce Lee, druga część Bruce Lee z 2013 roku, też zrobiona przez fana. Google Bobble, Boogie Boy, Cabal, tak samo. To jest nowa gra, świeża, znaczy świeża, nowa gra 2011, ale jak na Commodore to jest nowa gra, też bardzo fajnie działa. Castlevania, Chuck Rock, Commando, Contra Grisor, czyli Contra stworzona przez Ocean, tak naprawdę, bo Konami mało co przykładało rękę do tego portu. Trzy części Crazy Cars, z czego ta ostatnia to tak nie do końca to działa tak jak powinno. Ja nie wiem, czy to jest jakieś oficjalne wydanie, czy to jest coś zrobionego na boku przez jakiegoś fana, bo niezbyt dobra jest ta gra. Creatures, dwie części, Defender of Crown, Die Hard, czyli Szklana Pułapka, z tych samych względów co powinno. I mamy tutaj serię Dizzy, wszystkie możliwe chyba jakie znalazłem, i mamy Dragon, Double Dragon, Final Fight, Exploding Fist 1 Plus. Dlaczego to dałem? Bo bardzo lubię International Karate, a to bardzo przypomina International Karate. I tak samo tutaj. Postacie są bardzo podobnie narysowane, mają trochę inne ruchy. I tak samo ta gierka. Ghosts and Goblins i Ghouls and Ghosts. Golden Axe. Ja bardzo tą grę lubiłem na Amidze, ona tutaj na Commodore no, źle wygląda, ale z sentymentu. Ikari Warriors, części 4 chyba są Indiana Jonesa, z czego ta jest bardzo podobna, oczywiście graficznie wygląda bardzo źle, ale ona jest bardzo podobna do tej gry wydanej na Amigę. Tak samo ta, chociaż ta grafika, nawet nie wiem, czy ta gra tak wygląda na Commodore, to już jest bardzo zła gra i to też jest bardzo zła gra. International Karate, International Karate Plus, Karateka, Kickstarty, bo lubię, Kung Fu Master też, bo lubię, Lode Runner to klasyka, Lotus, bo mało jest samodówek, Metal Gear, Microprocessor Soccer, bo jakąś jedną sportową postanowiłem, że wrzucę, a w tą grałem na Commodore faktycznie z kumplami. Montezuma Revenge, bo uwielbiam, Narcopolis, bardzo fajnie mi się w to grało na Amidze. I tak stwierdziłem, że dorzucę. Navy Seals to samo. Północ-południe, klasyka. Outrun, ja wiem, że ta wersja na Commodore jest tragedia, ale no, mało tych samodówek jest dobrych na Commodore. Outrun Europa. Punk, uwielbiałem na Amidze, na Commodore jest trochę źle. No i oryginalna wersja Pirates. To jest kurde coś. Dopiero z tego co wyczytałem na Wikipedii, najpierw była wersja na Commodore, a dopiero później została przenoszona właśnie na inne komputery. Pit Stop 2, Pole Position 2, Power Drift, bardzo fajna gierka, no i Predatory, Prince of Persia, Q-Bert, Rally Speedway, Rambo,
Rambo 3, Rampart, Rick Dangerous, Rick Dangerous 2, River Ride, Robo, klasyka z Commodore, Robin Hood, tak, ta część Robin Hooda najbardziej mi się podobała ogólnie, Robocop, Robocop 2, 3, tutaj mamy co, Shadow of the Best, no na Amidze to jest przepiękna gra, już nawet pierwsza część, a na Commodore no jest tak sobie, w ogóle nie wiem dlaczego Legend tutaj jest, muszę to poprawić. Nie wiem, czy to tak ma być. Slickworm. Chyba coś się pomyliłem i nie tego screenshota tutaj wrzuciłem. Muszę to poprawić. Teraz wyskoczy Legend, no. Chociaż tam jest niby, patrzcie. Może jest to. To jest Legend. I poniżej jest napisane Presents Shadow of the Best. Czyli Legend może to być firma. Nie wiem. SimCity. Space Harrier, Space Harrier 2, Speedball. To są dwie części Speedballa, tak, to są dwie części, czyli jak uruchomicie, to się uruchamia, tak samo tutaj jest trylogia, czyli jak się uruchomi, to nie jest wybór z klawiatury, którą część należy uruchomić. Street Fighter, Street Fighter 2, o jest padaka. Strider fajna, Strider 2 wyszło tylko na Commodore, z tego co wyczytałem. Stunt Car Racer, Super Hang-On, ja wiem, że to źle wygląda, ale ja mam sentyment do tego. Super Mario Bros, Super Mario Bros 64, to jest ciekawostka, bo to jest Super Mario Bros, który ma... Aha, czyli ten jest na silniku Gianna Sisters, tak? Czyli w tym samym czasie Gianna Sisters niby wyszła i tam była walka w ogóle, która gra jest... była pierwsza i tak dalej, nie? Ja napisałem, że jest to gra bazuj, nie wykasowałem, bazująca na grze Gianna Sisters, bo tej wersji się trzyma, że Gianna była pierwsza, a ktoś stwierdził, że wrzuciłem Mario i zrobili Mario. Tutaj natomiast jest zrobione Mario, które przypomina bardzo Super Mario z NES-a. I to jest coś, i to działa dosyć całkiem nieźle. Swift, dwie części Żółwi Ninja, Terminator, Test Drive Compilation, tutaj nie pamiętam ile, są na pewno dwie części, jedynka i dwójka, ale nie wiem czy do dwójki czasem tam nie ma plansz chyba dodatkowy, zaraz zobaczymy czy się uruchomi ten screen. No właśnie, bo ja chyba tutaj te screeny początkowe, tak jest, widzicie, Test Drive Tape i Test Drive Dual. Czy Speedballu się zaczęło? Nie wiem, czy tutaj chyba... Chyba tutaj jest właśnie screenshot, nie jestem pewien. Z wyboru gier. A jest, widzicie? I to samo przy WSSPy chyba zrobiłem. Bo to akurat screenshot jest chyba z trójki. Tak jest. I tutaj macie trzy części. Więc tam, gdzie są składanki, chyba umieszczałem właśnie The Blues Brothers, Swiss Samurai, Gianna Sisters, Polowanie na czerwony październik, był fajny film. I tutaj mamy The Last Ninja Quadrilogy. I mamy cztery części, jedynkę, dwójkę, trójkę i remixa. Running Man, czyli... Kurde, jak to się nazywa? Uciekinier. Tiger Claw, czyli gra bazująca na Bruce Lee, ale zrobiona od nowa. Bardzo fajna gierka. Toki, raport mniejszości, Turrican, Turrican 2 i Turrican 3, z czego Turrican 3 to chyba jest demo. Gra ta jest absolutnie warta zagrania, gra składa się z 5 poziomów, no właśnie, czyli to jest tak zrobione przez fanów. Uk, Wings of Fury, genialna gra na Amidze i Zoro, i tak się prezentuje. Muszę sobie sprawdzić, przeliczyć szybko, czy mi się zgadza ilość ROMów, ale widzę, że jest tutaj Total Recall blisko i to nie, i to dorzucałem jako jedno z ostatnich, więc chyba się zgadza, nic tutaj więcej nie znalazłem. I tak jest masakrycznie dużo tych gier. Nie, dlaczego tego jeszcze nie ustąpiłem? Bo nie sprawdziłem każdej gry. Postanowiłem, bo ten firmware jest tak zrobiony, że on zastępuje oryginalny firmware w DC64.
mini albo w normalnym, teoretycznie. Ja nie mam jak sprawdzić tego, że na tym normalnym też będzie działać. Z tego co czytałem w internecie, to powinno działać, ale ja tego nie sprawdzałem, więc nie daję na to żadnej gwarancji. A tutaj chciałbym, wiecie, pokażę filmik, w jaki sposób grać i tak dalej, i chcę mieć pewność, że każda gierka, która tutaj jest, będzie się uruchamiała. I w ten sposób na przykład już zrobiłem bardzo dużo gier. Na przykład Arni 2. Powrotu do przyszłości jeszcze nie robiłem, bo dopiero co dorzuciłem. Ale na przykład Barbara Jana robiłem, na pewno Batmana też robiłem. I na przykład tutaj jest... ale daleko to zrobiłem. Die Hard. Na przykład Dizzy, nie? Dizzy, szczególnie któraś ta część. W tą część grało się na klawiaturze. Doszedłem do tego, jakie jest sterowanie w tej grze i jest możliwość w konfigurowaniu, jak się dorzuca romy i tak dalej, jest możliwość zmiany przycisku i pozmieniałem w taki sposób, żeby góra to była tam, nie wiem, jakaś tam literka, dół, jakaś tam literka na joysticku i to już działa na joysticku normalnie, gdzie normalnie na komodorcu trzeba było używać klawiatury, tylko teraz nie pamiętam która, ale wiem, że parę tak zmieniałem i teraz wszystkie działają na joysticku. Tak samo kombinuję z samochodówkami na przykład, jeżeli na przykład jest samochodówka, gdzie daje się do przodu cały czas i się ciśnie, że się idzie do przodu, no to dla mnie to jest chore i zmieniam tak, żeby można było przyciskiem fire trzymać i to będzie gaz, a na przykład wybór drugim fire'em, nie? Jak nie działa jeden fire, to działa drugi fire. I w ten sposób to zmieniam, żeby każda gra była grywalna na joysticku. I tak się to na razie prezentuje. Nie udostępniam tego na razie. Jeżeli byście chcieli jakąś grę, tutaj nie widzicie, macie DC64 mini i chcielibyście jakąś dodatkową grę, to ja myślę, że bez problemu się jeszcze wsadzi jakąś tutaj grę, chociaż jestem i tak w szoku, ile tutaj się zmieściło tych gier. Bo nigdzie nie mogę wyczytać, ile tak naprawdę DC64 mini mam pamięci, ile tych gier można wsadzić. Na chwilę obecną to jest bardzo mało, tam nie 60 coś megabajtów. Instaluje się bardzo długo, ale widzicie, że wszystko widzi. Nie wiem, czy wszystko działa, bo jeszcze nie sprawdziłem. Jak sprawdzę wszystko, to wtedy udostępnię ten obraz i kto będzie chciał, to sobie go wrzuci. Ale jeżeli macie, chcielibyście takiego oprogramowania, brakuje wam jakiejś tam gry i chcielibyście mieć tą grę na DC64 mini plus te gry, które ja właśnie wam tutaj pokazałem, to dajcie znać w komentarzu. Ja z chęcią dorzucę taką gierkę do listy i będzie też także na tej składance, więc dajcie znać, co wam się podoba i na chwilę obecną tak to wygląda. I w wolnym czasie sobie właśnie to robię. Pomogła mi ostatnia segregacja gier na Commodore, na Recalboxa, bo po prostu przeglądając po raz ostatni, jak widziałem coś, co mnie zaciekawiło, to sobie po prostu spisałem tytuł i to wrzuciłem. Mówię, jak chcecie, chcielibyście, macie DC64 mini, chcielibyście, żeby jakaś wasza gra się znalazła na tej składance, bo chcecie z tej składanki, z tego oprogramowania, bo to będzie firmware, nie, z tego firmware'u skorzystać, to dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się umieścić ją jeszcze na tym obrazie, zanim go udostępnię. To było na tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do następnego razu, cześć!